Tak właśnie wygląda policja dziś, ale 105 lat temu ta formacja rodziła się w wielkich trudach. 24 lipca 1919 roku przyjęto ustawę o Policji Państwowej. Dziś, w rocznicę tego wydarzenia, obchodzimy swoje święto. Wszyscy funkcjonariusze policji w Polsce. To był jednak akt symboliczny, bo tak naprawdę formowanie się Policji Państwowej przed II wojną światową trwało aż do roku 1939. Tutaj na ziemi wielkopolskiej, województwa, byłego województwa poznańskiego, policja powstała w 1920 roku. W przyszłym roku jako Komenda Powiatowa Policji w Kępnie będziemy obchodzić właśnie 105 lat istnienia. Dzisiejsza uroczystość, jak zawsze, przebiegnie zgodnie z ceremoniałem policyjnym. Na wstępie dowódca dzisiejszej uroczystości, podkomisarz Marcin Stawski, złoży meldunek pierwszemu zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu, inspektorowi Sławomirowi Piekutowi, który będzie obecny na naszej uroczystości. Następnie zostanie odegrany hymn państwowy. Po tym uczcimy minutą ciszy wszystkich policjantów, którzy odeszli na wieczną służbę. Następnie komendant zabierze głos, powita gości. W tym miejscu taka techniczna prośba. Szanowni Państwo, powitajmy oklaskami wszystkich gości już na zakończenie wystąpienia czy wymienienia przez pana komendanta wszystkich gości. Indywidualnie bardzo prosiłbym o te brawa, żeby one się były jedne. Następnie przejdziemy do wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne, odznaczeń związkowych oraz pozostałych wyróżnień. Szanowni Państwo, za chwilę do kina wejdzie pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego i oczekujemy właśnie na jego przybycie. Panie inspektorze, dowódca uroczystości podkomisarz Stawski znajduje gotowość do odbycia uroczystych grup w okazji święta policji. Szanowni Państwo, pozostańmy jeszcze w pozycji stojącej. Teraz odegrany zostanie hymn państwowy. Dziękuję bardzo. Panie, panowie oficerowie. Na początek o zabranie głosu poproszę gospodarza dzisiejszej uroczystości, komendanta powiatowego policji w Kępnie, inspektora Mirosława Józefiaka. Zapraszam, panie komendancie. Witam serdecznie wszystkich Państwa, którzy przyjęli moje zaproszenie na obchody Święta Policji. Obchody wyjątkowe, gdyż dziś w Kępnie świętujemy 105. rocznicę powołania Policji Państwowej. W szczególny sposób chcę powitać pierwszego zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, inspektora Sławomira Piekuta. Panie Komendancie, to zaszczyt gościć Pana na ziemi kępińskiej. To kolejny dowód, że nasi przełożeni są zawsze z nami. Witam naszych samorządowców. Starostę Kępińskiego, panią Alicję Śniegocką, wraz z członkami zarządu powiatu. Burmistrza miasta i gminy Kępno, pana Piotra Psikusa. Wójta gminy Trzcinica, pana Grzegorza Hadzika.
wójta gminy Łęka Opatowska, pana Adama Kopisa. Wójta gminy Bralin, pana Karola Wandzy. Wójta gminy Perzów, panią Danutę Froń. Oraz osoby reprezentujące pozostałe gminy naszego powiatu. Szanowni Państwo, w tym miejscu chcę podziękować za wsparcie, jakie płynie z Państwa strony. Zarówno to finansowe, rzeczowe, jak i organizacyjno-merytoryczne. Razem tworzymy zgrany zespół na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa. Naszych parlamentarzystów reprezentują panią senator Ewę Matecką, reprezentuje pani Liliana Burdak. Natomiast pana posła na Sejm Andrzeja Grzyba reprezentuje pani Sabina Dawowska. Cieszę się, że jesteście Państwo z nami w tym ważnym dla nas dniu. Jest również z nami przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości. Prokurator rejonowy w Kępnie, pani Irena Smarc. Dobrze, pani prokurator, ale słowa również dla pani prokurator. To właśnie prokuratura finalnie weryfikuje efekty naszych działań. Bardzo dziękuję za owocną współpracę w walce z przestępczością. Witamy duchowieństwo w osobach księdza kanonika Sławomira Nowaka, kapelana Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, jak również kapelana diecezji kalijskiej policji. Witam księdza kanonika Romana Krzyżaniaka, proboszcza parafii pod wezwaniem świętej Anny w Bralinie, gdzie dziś odbyła się uroczysta msza święta w intencji policji powiatu kępińskiego. Dziękuję za modlitwę i wsparcie duchowe. W tym wyjątkowym dniu są również z nami komendanci powiatowi policji w Kępnie w stanie spoczynku. Panowie komendanci, to zaszczyt i honor z wami celebrować nasze święta. Pragnę również serdecznie powitać przedstawicieli zaprzyjaźnionych jednostek, służb, straży oraz inspekcji, dyrektorów, kierowników, prezesów, a także przedstawicieli instytucji współpracujących z policją. To dzięki wam podejmowane przedsięwzięcia oraz realizowane projekty są w pełni profesjonalnym działaniem zakończonym sukcesem. Witam także przedstawicieli organizacji związkowych, zarówno tych policyjnych, jak i cywilnych. To właśnie z wami współpracuję na rzecz dobra wszystkich osób zatrudnionych w naszej jednostce. Jestem otwarty na dialog i rozmowę. Miło mi gościć przedstawicieli lokalnych mediów. Cieszę się, że odpowiadacie Państwo na nasze apele i uczestniczycie również w działalności edukacyjnej. Bo przecież nie każdy news musi być krwawy. Ale przede wszystkim witam was, policjantki, policjanci oraz pracownicy cywilni. W sposób szczególny chcę powitać waszych najbliższych. Rodziny, przyjaciół i znajomych. Wasza obecność w tym wyjątkowym dla nas dniu jest niezwykle ważna. To wy w dużej mierze dźwigacie ciężar misji, jaką realizujemy. Jesteście wsparciem po ciężkiej służbie. Obarczonej często stresem, napięciem, a niekiedy traumatycznym przeżyciem. Wsparcie, dobre słowo, wyrozumiałość i ciepły rodzinny dom to najlepsza nagroda za ciężką służbę. 24 lipca 1919 roku ustawą II Rzeczypospolitej została powołana Policja Państwowa. Był to organ wykonawczy władz państwowych i samorządowych zorganizowany na wzór wojskowy. 35-tysięcznej formacji przeznaczonej do utrzymania bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego funkcjonowała zasada jednolitości. Polegała ona na braku wyodrębnionych organizacyjnie pionów. Wszechstronność funkcjonowania zapewniały często szkolenia oraz system rotacji kadrowych umożliwiających pracę w różnych środowiskach i na różnych stanowiskach. Dynamiczny rozwój tej formacji zakończyła wojna. Zsyłki, aresztowania i wyroki bez procesu. Tak skończył się los wielu policjantów, w tym 17 z powiatu kępińskiego. Lata wojny, a po jej zakończeniu niechlubny okres komunizmu nie stawiał w dobrym świetle naszej formacji. Lata 90, następstwem których
była transformacja, przyniosły wiele zmian i wiele nowych wyzwań. Zmieniliśmy nazwę, umundurowanie, stopnie, ale przede wszystkim podejście do sposobu pełnienia służby. Bardzo często nawiązujemy do tradycji Policji Państwowej II RP. Służba policjanta jest trudna i wymagająca, ale wszyscy wiemy, że warto. Bywają chwile radości i smutku. Odczuwamy spełnienie, a niekiedy bezsilność. Mierzymy się codziennie z wyzwaniami, które można określić mianem przygody. Bo przecież kto nie jak policjant odnajduje zaginionych, rozwiązuje zagadki kryminalne, tropi przestępców i ratuje ludzi z opresji. Bądźcie dumni, nosząc granatowy mundur. Niech przyświeca wam codzienna idea. Pomagamy i chronimy. A ja jestem dumny, że mogę dowodzić tak wyjątkowym zespołem. Dziś gratuluję odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym. A po wręczeniu rozkazów i wyróżnień proszę o gromkie brawa. Na koniec swojego wystąpienia pragnę podziękować za pomoc w organizacji dzisiejszego święta. W szczególności powiatowi kępińskiemu. Dziękuję bardzo pani starosto. Gminie Kępno. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. A także niezależnemu samorządnemu związkowi zawodowemu policjantów. Dziękuję panie przewodniczący. Jak również moim współpracownikom zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Pragnę również podziękować wszystkim państwu, którzy przynieśli przybory plastyczne i szkolne dla dzieci ze Szkoły Specjalnej w Słupi pod Kępnem. We wrześniu wraz z moimi policjantami i sierżantem Pyrkiem po raz kolejny odwiedzimy dzieciaki. Zapewniam, że na ich twarzach pojawi się uśmiech, który jest czymś wyjątkowym. Dziękuję. Dziękuję panie komendancie. Szanowni państwo, przystępujemy teraz do zasadniczej części naszej uroczystości, a mianowicie wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne, następnie wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Panie, panowie oficerowie, na podstawie artykułu 48 ustęp 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji, dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 145, rozkazem personalnym komendanta głównego policji z dnia 9 lipca 2024 roku, z dniem 24 lipca 2024 roku w Korpusie Oficerów Starszych mianowano dwóch policjantów. Nadkomisarz Robert Ignasiak, nadkomisarz Mateusz Lewek. Rozkazem personalnym komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu z dnia 3 lipca 2024 roku z dniem 24 lipca 2024 roku w Korpusie Aspirantów mianowano 10 policjantów. Rozkazem personalnym komendanta powiatowego policji w Kępnie z dnia 10 lipca 2024 roku z dniem 24 lipca 2024 roku w Korpusie Podoficerów mianowano 19 policjantów i w Korpusie Szeregowych 4. Panie, panowie oficerowie. To państwo burmistrzowie, państwo wójtowie, szanowni komendancie, księże komendanci, szanowni księże kapelanie, księże kanoniku, szefowie zaprzyjaźnionych służb mundurowych, emeryci policyjni, rodziny policjantów i policjantek, ale przede wszystkim policjantki i policjanci oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji Kępnie. Chciałbym serdecznie podziękować panu komendantowi za zaproszenie
możliwość udziału dzisiejszej uroczystości związanej ze 105. rocznicą powstania Policji Państwowej. Cieszę się, że w tym wyjątkowym dniu dla każdego policjanta, a szczególnie dzisiaj dla policjanta Kępińskiej Komendy, mogę być w jednostce, której pracę policjantek i policjantów oceniam bardzo wysoko. Powiat Kępiński od wielu lat należy do najbezpieczniejszych regionów garnizonu wielkopolskiego. I niewątpliwie jest to zasługa policjantek i policjantów pracujących w tej komendzie. To ich ogromne zaangażowanie, profesjonalizm wpływa na poziom bezpieczeństwa. W tym powiecie również wzorcowym przykładem jest współpraca pomiędzy policją a samorządem. I jestem tutaj już drugi czy trzeci raz i mogę się nadziwić tej wyjątkowej atmosferze, która panuje właśnie na uroczystości związanej z obchodami święta Policji. Również chciałbym podkreślić wysoką jakość pracy policjantów Kępińskiej Komendy. Co roku wśród tych policjantów są laureaci konkursów wojewódzkich. W tym roku policjantki akurat zajęły dwukrotnie, stanęły na podium i zajęły drugie miejsce w konkursach dzielnicowych i w konkursach kierownik dzielnicowych, co świadczy o wysokiej jakości pracy, ale również i fachowości. Bardzo dziękuję również panu komendantowi za przygotowanie tego podniosłego, uroczystego sposobu przeprowadzenia tych uroczystości. Bardzo dziękuję za kultywowanie tradycji, a przede wszystkim za pamięć o naszych emerytach, którzy są dzisiaj obecni na tej sali. Myślę, że nie muszę wiedzieć, jak ważni są dla nas, jeśli chodzi o pracę, to większość z nas od nich uczyła się rzemiosła policyjnego. Policja nie powstała wczoraj, nie powstała rok temu, ma już 105 lat i każde pokolenie policjantek i policjantów włożyło swoją cegiełkę w markę, jaką dzisiaj jest polska policja. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim emerytom policyjnym i życzyć im przede wszystkim zdrowia, ale też należnego im szacunku. Drodzy policjanci, policjantki, codziennie stoicie na straży bezpieczeństwa mieszkańców, niezależnie od pory dnia czy pory nocy. Codziennie podejmujecie kilkaset różnych interwencji, chroniąc życie, zdrowie, imienie obywateli, nierzadko narażając własne życie, czego ostatnio mamy wiele przykładów. W tym roku w Bolesławcu, ale również w ubiegłym roku w Poznaniu, w Obornikach, w trakcie interwencji, sprawcy oddali strzały z broni czarnoprochowej do policjantów, raniąc ich, co świadczy o tym, jak trudny i niebezpieczny wybraliśmy sobie zawód. Drodzy policjanci, prowadzicie na co dzień postępowania w sprawach o przestępstwa, w sprawach o wykroczenia, przeprowadzacie różnego rodzaju interwencje, wywiady, bierzecie udział w działaniach poszukiwawczych, ratowniczych, negocjacyjnych, pirotechnicznych, bojowych, strzeżecie bezpieczeństwa na drogach, wodzie, powietrzu, w cyberprzestrzeni, bierzecie udział w zajęciach profilaktycznych w przedszkolach, w szkołach podstawowych, na uniwersytetach trzeciego wieku i mógłbym wymieniać jeszcze bardzo długo zadania, które realizuje polska policja. I nie jest to niestety katalog zamknięty. Wciąż pojawiają się nowe wyzwania, wciąż pojawiają się nowe zadania, czego najlepszym przykładem jest ochrona polskiej granicy, w której policjanci z garnizonu wielkopolskiego biorą czynny udział, w tym również policjanci z Komendy Policji Powiatowej w Kępnie, za co z tego miejsca wam serdecznie dziękuję. Tylko w tym roku 500 policjantów pełniło służbę, strzeżąc wschodniej granicy. I to zadanie, które początkowo zostało nałożone na inne formacje mundurowe, nie byłoby do zrealizowania, gdyby nie udział polskiej policji. Pamiętajcie o tym i noście głowę bardzo wysoko. Również w tym roku
Policja podjęła się szkolenia innych formacji mundurowych, takich jak wojsko, jak Straż Graniczna, po to, żeby przygotować ich do tej misji, jaką jest właśnie strzeżenie bezpieczeństwa wschodniej granicy. Również garnizon wielkopolski bierze w tym czynny udział. W sierpniu rozpoczniemy szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, co świadczy o naszej fachowości, jaką reprezentujemy i o tym, jak bardzo, jakie znaczenie ma udział policji w ogóle w całokształcie bezpieczeństwa. I chciałbym Wam za to serdecznie jeszcze raz z tej strony podziękować. Policja to największa formacja ze wszystkich służb. Dobrze wyposażona, wyszkolona, ale przede wszystkim zatrudniająca profesjonalistów, dla których służba jest pasją. To formacja ciesząca się dużym zaufaniem, o czym świadczy obecność w dzisiejszej uroczystości tak wielu zaproszonych gości. I mimo kryzysu kadrowego, którego w ostatnich latach doświadczamy, przypomnę, że w Polsce brakuje 16 tysięcy policjantów, w Wielkopolsce 800, jeśli chodzi o powiat kępiński, tutaj ta liczba jest nieduża, nie ma problemu, jeśli chodzi o zatrudnienie, to mimo to, że tak wielu policjantów brakuje na ulicach, to codziennie poprzez swoją służbę, poprzez zaangażowanie, pokazujemy, że mieszkańcy, że państwo polskie może na nas liczyć. Czego przykładem są ostatnie badania CBOS-u z kwietnia, w których 88% badanych osób stwierdziło, że Polska jest krajem bezpiecznym. Jeśli chodzi o typowe badania policyjne, to w kraju 72% osób badanych uważa, że czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania, że dobrze ocenia pracę policji w miejscu swojego zamieszkania. Natomiast jeśli chodzi o województwo wielkopolskie, to jest to 78% osób, które czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania i niewątpliwie jest to zasługa policjantek i policjantów, ale również wszystkich osób, które pomagają nam, które również działają na rzecz bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję Wam za to ogromne zaangażowanie, empatię i chęć niesienia pomocy drugiej stronie. Dziękuję również Waszym rodzinom, które z wielką wyrozumiałością znoszą trudy policyjnej służby. Z okazji Święta Policji w imieniu własnym oraz w imieniu inspektora Tomasza Olczyka, komendanta wojewódzkiego Policji, życzę Wam wielu sukcesów, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, odwagi w podejmowaniu decyzji i nowych wyzwań, ale przede wszystkim życzę Wam zdrowia i policyjnego szczęścia. Gratuluję wszystkim odznaczonym i awansowanym na wyższe stopnie. Niech kolejne sukcesy zawodowe oraz liczne dowody szacunku, wdzięczności i sympatii ze strony obywateli będą dla Was źródłem satysfakcji, a także motywacją do dalszej pracy. Chciałbym również podziękować stronie samorządowej za wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, bo dzięki Waszemu wsparciu policjanci i policjantki w Kępnie są najbardziej doposażonym powiatem w całym garnizonie wielkopolskim, więc jest to naprawdę ogromna zasługa nie tylko komendantów, ale również tej drugiej strony, czyli pani starosty, szanownych państwu wójtów, burmistrzów, którzy rozumiecie problem bezpieczeństwa i wspieracie policjantów właściwie codziennie poprzez dofinansowanie czy zakup samochodów, sprzętu, remontów budynków, ale również w ubiegłym roku otwieraliśmy nowy posterunek, który był całkowicie pokryty ze środków samorządowych, dzięki czemu Komenda Powiatowa w Kępnie zyskała kolejnych policjantów. Kolejne etaty również dołożyliśmy do ruchu drogowego. Dzięki temu tych policjantów w Kępnie jest zdecydowanie więcej i jestem przekonany, że mieszkańcy docenią to, że zobaczą, że ci policjanci będą bardziej widoczni, przez to poczucie bezpieczeństwa będzie zdecydowanie wyższe. I jeszcze chciałbym powiedzieć jedną taką rzecz. Rozmawialiśmy z komendantem przed dzisiejszymi uroczystościami, co mi jest bardzo bliskie. Czyli od początku tego roku
na drogach powiatu kępińskiego nie zginęła żadna osoba. To jest rzeczywiście coś niezwykłego, jeśli chodzi o ochronę życia ludzkiego, ale przede wszystkim o pracę policjantów, bo niestety województwo wielkopolskie pod tym kątem jest na czele, jeśli chodzi o liczbę osób zabitych w wypadkach śmiertelnych, więc gratuluję Państwu tego osiągnięcia. Życzę, żeby rzeczywiście utrzymać ten niesamowity wskaźnik zerowy do końca roku. Jeszcze raz dziękuję Państwu za udział w dzisiejszych uroczystości. Dziękuję wszystkim jeszcze raz awansowanym i życzę samych sukcesów i awansów tutaj w trakcie wręczania nominacji. Pozwoliłem sobie wobec kilku osób powiedzieć kilka zdań. My też z panem komendantem zaczynaliśmy od starszego posterunkowego i tak jak sobie sięgnął w tył, to było to całkiem niedawno. Dzisiaj ten pagon już jest pełny, nie ma co tam wcisnąć, więc życzę wam, żeby również w niedługim czasie każdy z państwa miał ten pagon na taki, na jaki zasługuje. Dziękuję bardzo. Panie policjantki, panowie policjanci, samorządowcy, duchowieństwo, szanowni państwo. Z okazji dzisiejszej uroczystości Święta Policji w imieniu własnym, jak i całego zarządu powiatu podkępińskiego pragnę przekazać najserdeczniejsze życzenia wszystkim funkcjonariuszom, ale również pracownikom Policji. Szanowni państwo, dziękuję wam za codzienną pracę, za wasz trud, za wasze zaangażowanie, za wszystko to, co wnosicie w ochronę naszego bezpieczeństwa. Wasza praca często wymaga od was odwagi, determinacji, a także gotowości do podjęcia wszelkich trudów w trudnych sytuacjach. Życzę wam zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy, zrozumienia ze strony społeczeństwa, kiedy mają wystawiane mandaty. Myślę, że to też dla ich dobra. Dziękuję panie komendancie za współpracę między naszymi jednostkami. Zawsze na policji z naszej komendy możemy liczyć. W najbliższym czasie przekażemy 25 tysięcy na projekt, efektem którego będzie fotomodernizacja budynku komendy. Bardzo się z tego cieszymy, że możemy wesprzeć tą inwestycję. Na ręce pana komendanta przekażę przyniesione przez nas wszystkie kredki, zeszyty, książki, wszystko to, co myślę ucieszy dzieci. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkim miłego świętowania. Dziękujemy pani starosto. A teraz wzorem pewnej tradycji, która istnieje na obchodach Święta Policji, chciałbym oddać głos jednemu z odznaczonych, awansowanych, który wypowie się w imieniu wszystkich odznaczonych i awansowanych. Drodzy Państwo, tu z otrzymanymi wyróżnieniami. Jest mi niezmiernie miło, że mogę reprezentować moje koleżanki i kolegów policjantów. Wszyscy czujemy się zaszczyceni w tym szczególnym dniu podczas obchodów 105. rocznicy powstania Policji Państwowej. Mogąc stać przed Państwem, dumnie prezentując mundur. Mundur, który niejednokrotnie niesie za sobą wiele trudów służby i wiele wyrzeczeń. Jednak zawsze są to trudy i poświęcenia dla nas wszystkich. Dla naszych rodzin, naszych najbliższych, dla każdego człowieka, który trudu służby policjanta potrzebuje. Ogarnia nas poczucie wielkiej dumy i satysfakcji za otrzymane wyróżnienia, które w takim wyjątkowym dla nas dniu podkreślają nasze zaangażowanie i oddanie służbie społeczeństwu, zarówno lokalnemu, jak i szeroko rozumianej ojczyźnie. Z tego miejsca mogę zapewnić Państwa, że naszą postawą zawsze będziemy godnie reprezentować naszą formację. Mundur, a co za tym idzie,
otrzymane w dniu dzisiejszym awanse i wyróżnienia. Jeszcze raz w imieniu wszystkich koleżanek i kolegów dziękuję.